Proszę, proszę się ustawić, jest szybciutko, ustawcie się w rzędzie. Ustawcie się wszyscy równiutko, przedstawiamy. Lisem w tym roku jest pan Stanisław. Na klaszy Salwa. Klacz Salwa to jest Celobret, Maś Siwa. Stasiu, proszę stanąć spokojnie. Stasiu, stanie i sobie spokojnie wyjedź przed szereg i będziemy przedstawiać następny. Następnym uczestnikiem jest pan Kusper Henryk, Koi Nuk, lat 9, Wałach, Andalus. Pan Staszel Paweł, Koi Luka, Terobret, Gniady, lat 7. Tak, to jest ten gniady koń. Ma być prawdopodobnie szybki. Pan Skik Andrzej, koń Burek, siwy, 10 lat, Celobret. Skik Robert, na koniu Bartek, siwy, masz siwa, 9 lat, rasa Celobret. Chcę państwu powiedzieć, że te konie chodzą też w zaprzęgu. Kacik Ela, koń Bonito, lat 13, Quarter Horse, maś gniada. Król Władysław, klacz Beauty. 9 lat, maść kara. Teraz podejdziemy do pana Piotra i on przedstawi ekipę gości, którzy ostrzą zęby na lisa. Panie Piotrze, prosimy o przedstawienie swojej ekipy. Piotr Belewender, koń Nazgul, 7 lat, Holsteiner. Moja urocza żona na koniu Holsteiner, 7-letnia klacz Raven. A Ted Flaki Mikołówka. A, tak? Przykręciłem. Mówię przecież. Prezes Sokół Riders, niektórym znanym. Koń Hooligan, 7-letni Torobret. I proszę państwa, i Mariusz, koń Torobret, 6-letni dzikus malutki. Mariusz Nowak na Stormie. Teraz przedstawimy jeszcze jedną ekipę gości, którą tu mamy. Tym razem jest Boska. Nie Bos, tylko Boska. Nasza Agnieszka. Agnieszu, prosimy o przedstawienie ekipy. Ekipa Horse Palace, Daniel Siek. Klacz 8-letnia Blondi, maść Palomino. Brawo!
Magdalena Puzio, na klaczy Jaganda, Quarter Horse, Redron. Adriana Bajda na 14-letnim arabskim wałachu Bandito. Ja co to wałach? Wiem co to ham. Agnieszka Kajfus na 4-letnim wałachu hanowerskim River. Czy ktoś jeszcze został? Wszyscy? Zostałem tylko ja. Moje nazwisko jest Żak Jan. Ten koń, siwy ogier, 6,5-letni, rasy Holstein, wzrost 171. 4 tygodnie dopiero zagościł w Chicago. Jest to nabytek kupiony w Polsce koło Piły. I prawdopodobnie, że ma dostać od pana Trumpa obywatelstwo bez problemu. Dziękuję i zaczynamy zabawę. Proszę wszystkich o bezpieczną jazdę. To kółeczko, które tutaj jest wymalowane. Jest to tak zwana lisia. Jest to tak zwana lisia nora. Jeżeli lis nie będzie już miał wielkiej szansy, wtedy ucieka do tej nory i my nie możemy go łapać. Zaczynamy zabawę. Przepraszam, pominęliśmy pytacy. Pan Jarosz Wojciech i Nędza Andrzej, to są te dwa koniki Perszerony. Oni tu